Każda seria musi się kiedyś skończyć, ale czy 13 kwietnia ta seria zostanie zakończona, jeżeli chodzi o GKS Katowice, ta niesamowita seria, którą mają teraz piłkarze GKS-u Katowice za sobą. O tym przekonamy się wkrótce, bo dzisiaj kolejne starcie, bo tutaj właśnie przy Bukowej GKS Katowice podejmuje Odrę Opole i z tego przepięknego, historycznego obiektu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Artur Skowronek. I Tomasz Krochmal. Zapraszamy oczywiście na to spotkanie. Kapitan miejscowy Arkadiusz Jędrych z 10 bramkami. No to pokazuje, w jaki sposób gra w tym sezonie GKS-a. Tak, i w jakim też położeniu są indywidualnie ci piłkarze. Myślę o formie Jarek z 10 tych goli, no 6 strzelił na wiosnę, także na pewno rozpędza się w tych ostatnich tygodniach i będzie chciał to teraz podtrzymać. No to zaczynamy. Składy, a więc Odra Opole w następującym zestawieniu dzisiaj z numerem 30 w bramce Artur Haluch, dalej 3 Jiří Piroch, 5 Rafał Niziołek, 8 Wojciech Kamiński, 10 Maksymilian Hebel, 11 Dawid Czapliński, 22 Mateusz Spychała, 24 Jakub Szereg, 25 Jakub Adczak, 27 Mateusz Kamiński, kapitan zespołu Odry i 77 Borcha Galan, trenerem oczywiście Adam Nocą. W układzie 4-2-3-1, 1-4-2-3-1 ta ekipa będzie broniła. Takiego schematu taktycznego oczekujemy. Dwie zmiany względem zremisowanego meczu z Miedzią Legnica w ostatniej kolejce. No jedna wymuszona. Szula w 17 minucie ostatnią zszedł i niestety jest to pewnie głębsza sprawa, bo nie ma go dzisiaj nawet w kadrze meczowej. I za moment przekonamy się, w jakim zestawieniu będą wychodzili gospodarze. Tutaj też pewne znaki zapytania były przed tym spotkaniem. No i Rafał Górak musiał rozwiązać całą sytuację. To może być pewnego rodzaju utrudnienie dla katowickiej GKS-y. Tam pewnie Odra Opole będzie wypatrywała swoich szans. Wyprzedzę grafikę i przeczytam już Państwu skład dowodzony przez Rafała Góraka, ale mamy też już oczywiście potwierdzenie graficzne w bramce z numerem 1 Dawid Kudła, dalej 4 kapitan Arkadiusz Jędrych, 5 Oskar Rebka, 6 Antoni Kozubal, 7 Sebastian Berger, 11 Adrian Błąd, 13 Bartosz Jaroszek, 16 Grzegorz Rogala, 17 Mateusz Marzec, 23 Marcin Wasielewski, 31 Szun Shibata. A ta wyrwa, ta różnica, o której już mówiłem, no to jest przede wszystkim środek obrona i tutaj może być utrudnieniem katowickiej GKS-y, ale o tym, Arturze, jako trener opowiesz ty. No też dwie zmiany względem ostatniego meczu wygranego, meczu z Lechią 1-0. Tak jak mówi, środek obrony, no tylko Arek Jędrych został w tym ustawieniu personalnym. No i obok niego skakuje Rebka, czyli obniża pozycję względem ostatniego meczu, gdzie grał bardzo często z Kozubalem w środku pola. No i Jarosz. Myślę, że Arek to już bardzo doświadczony piłkarz, wiele widział i dlatego tak też określił tą sytuację, ale myślę, że też określił tak pozytywnie dlatego, że wiedział, jak oni funkcjonowali właśnie w tych momentach, gdzie brakowało wyników, ale funkcjonowali dobrze na boisku. Zabrakło na pewno w wielu meczach skuteczności, czy takiego kolokwialnie mówiąc zabijania meczów, które były często pod kontrolą. No i to w ostatnim czasie mocno się zmieniło. GKS-a jest bardzo skuteczna i mocno nastawiona dalej ofensywnie, ale te bramki, te gole padają. Gry zawsze trener przeciwnika przedstawia swoim piłkarzom, ale to już jest robione na takiej dynamice, że i tak tej trzeciej tercji ataku dzieje się dużo dobrego, myślę o GKS-ie, a przede wszystkim w polu karnym i stąd tak dobre statystyki. Ani Ziołek, no wiemy, bardzo stabilna postać, lider tej drużyny. Szun Shibata. Jest Antoni Kozubal, który też perfekcyjny sezon praktycznie rozgrywa. Widzimy, jak teraz ładnie znalazł Bergiera. Piłka już przy stopie Rogali. Jest cross, no i taka bardzo groźna wrzutka. No i spokojnie. Jaroszek teraz będą grali przez bramkarza. Dawid Kudła nie mógł sobie pozwolić tutaj na błąd w tej sytuacji. Odra naciska, no i jest próba z dystansu. Niebezpieczny strzał, który mógł tutaj zaskoczyć Dawida Kudłę. No i już sygnalizowane przez Antoni Kozubala, w jaki sposób będzie tutaj rozgrywany ten stały fragment gry.
Epka, ale na miejscu, na posterunku Haluch. Niedokładnie starał się zagrać do Bergiera, ale jest przejęcie przez Repkę, nie to Kozuba, ale Bergier, jest znowu Wasielewski. Adrian Błąd, jest cross w pole karne, Kamiński czyści chociaż na moment. I teraz Repka z dystansu, potężna bomba. A w 93 zdołała strzelić gola dające 3 punkty tutaj gospodarzom. Tak, Rafał Górak po tym spotkaniu powiedział, że to było potwierdzenie, że taktycznie zagraliśmy perfekcyjnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli w tej niedowadze potrafisz tak wykorzystać sytuację. Teraz Odram, niebezpieczny strzał. Wiemy, że potrafi bardzo daleko wrzucać się piłkę z autu. No i kogo będzie tutaj poszukiwał? To będzie adresatem tego zagrania, skupiona Gieksa. Jest tutaj Kamiński, jest przypadkowa sytuacja i mamy bramkę, odnalazła się w tym wszystkim Odra. No i otwieramy wynik dzisiejszego spotkania. Jiří Piroch strzelcem bramki numer 1 w tym meczu. Bardzo dobrze zebrana ta tak zwana druga piłka, potem wyrzucie z autu, wygrana ta pierwsza, ale druga niekoniecznie przez tutaj gospodarzy i bardzo dobrze odnalazł się Piroch, środkowo obrońca Odry. No i przede wszystkim bardzo ładnie sfinalizował tą akcję. Jiří Piroch, drugie trafienie w tym sezonie czeskiego stopera. Ja mówiłem, że to jest taka przypadkowa sytuacja, no ale też wielkie brawa właśnie dla czeskiego zawodnika, bo szybko odnalazł się w tym wszystkim. Zobaczmy raz jeszcze. Tutaj wybijają piłkę Gieksiarze, no i widzimy, jak czekał na taką sytuację Jiří Piroch. No kapitalna okazja, bo blisko było tej bramki, no ale też świetną inteligencję pokazał tutaj w tej sytuacji właśnie Jiří Piroch. Niełatwa sytuacja, przyjęcie strzał w zasadzie z powietrza od razu. Tak. Ale bez podania. Adrian Błąd teraz chciał z pierwszej piłki do rogali. Dobrze zamykają przestrzenie, zamykają linię podania goście. Bardzo ciasno jest między liniami. Wszyscy za linią piłki bardzo odpowiedzialnie pracują. Teraz Adrian Błąd, jest już Bergier. Jesteśmy przed polem karnym. Techniczny strzał Bergiera, ale nad bramką Artura Halucha, który pojawił nam się na prawej stronie. I teraz świetnie wychodzi w tej sytuacji piłkarz Odry o pole. No i lecimy w drugą stronę, 3 piłkarzy Odry, 4 piłkarzy GKS-u Katowice, ale już wracamy, wsparcie. I Borcha Galan musiał wycofać, jest strzał znowu sprzed pola karnego, wypluwa piłkę Kudła, no ale Czapliński nie dobija. No i po raz kolejny tym razem zmienia stronę Antoni Kozuba, rzut rożny GKS Katowice, wbiegają tutaj piłkarze Gieksy w pole karne, nie ma strzału. Gdzieś piłka cały czas w górze, jest Jędrych, ale boczna siatka. Dawid Kudła spokojnie do Jaroszka. Teraz wychodzi szybciej Gieksy, Szulszibata, ale strata Japończyka, choć tylko na moment, bo udaje się przejąć się ponownie piłkę. Bardzo dużo miejsca ma Błąd. Zagrywa do Rogali Rogala, ale taka piłka zupełnie do nikogo. Pierwszych 45 minut tego meczu. No i teraz niedokładna piłka do Marca, ale utrzymana futbolówka w polu gry. No i gramy dalej. Marzec przejmuje piłkę, jest już Wasielewski. No i czy będzie strzelał? Tak jest, ale znowu dosyć dobrze ustawiony Artur Haluch. Jest Mateusz Marzec, nie ma faulu na Niziołku. Jest Rogala Rafał Niziołek, cały czas leży. Jesteśmy bardzo blisko bramki, ale cały czas zero po stronie GKS-u Katowice. Adrian Błąd nie trafia w bramkę. Urodzony w Krośnie, wypożyczony z Lecha Poznań. Przypomnijmy, 4 bramki, 6 asyst w sezonie, no i widzimy. Ale cały czas Odra wypycha piłkarzy GKS-u Katowice, a teraz jeszcze strata. Maksymilian Hebel przejmuje piłkę. Jest tutaj Czapliński w pojedynku z Wasielewskim, ale to właśnie piłkarz GKS-u Katowice wygrywa tę rywalizację. No i teraz bardzo, bardzo ważne ogniwo
jeżeli chodzi o zespół prowadzony przez trenera Adama Noconia. No a teraz przypadkowa sytuacja. Teraz już mocniejsza wrzutka na długi słupek. Jest tutaj walka. Był Rybka przewrotką. Składał się Bergier. No i mamy bramkę dla GKS-u Katowice. Jaroszek, ale nie jest gwizdek sędziego. Jeszcze tam jakieś przepychanki, niesamowity tłok. No, zaiskrzyło, bardzo zaiskrzyło. No emocje poszły górą. Sam już teraz nie wiem, Tomek, czy było coś odgwizdane. Jest właśnie bramka zaliczona, tam była piłka chyba jeszcze w rękach, czyli jak najszybciej piłkarze GKS-u Katowice wznowić grę. Miałem takie wrażenie, że wszystko było czyste, że tym razem właśnie z tej drugiej piłki skorzystał kolejny środkowy obrońca na placu gry, tym razem Jaroszek, i Gieksa doprowadza do remisu. Małe potwierdzenie tej sytuacji, więc Jaroszek strzelcem bramki 1-1. Zobaczmy, no tutaj piłka wpada do bramki. Tutaj Bergier chciał bardzo efektownie skończyć przewrotką. Tu Rybka, tu Bergier. Piłka trafia do Jaroszka i ten lekkim popchnięciem wpycha piłkę do bramki Odry Opole, choć jeszcze próbował tutaj wybijać ją Antczak. A więc Bartosz Jaroszek strzelcem wyrównującego trafienia. Tak, zmylił nas ten gest Piotrka Urbana, sędziego. Potwierdzą to piłkarze Odry, kiedy będą przychodzić właśnie do kontrataku, bo często te fazy przejściowe tak też obrazują. No między innymi przygotowanie fizyczne. Szun Shibata bardzo ładnie teraz opanował piłkę. Jest Marzec, będzie strzał z dystansu, ale znowu po raz kolejny. No i ciężko, ciężko ma tutaj GKS Katowice, aby faktycznie znaleźć gdziekolwiek wolną przestrzeń, chociaż teraz takim jednym podajnym udaje się znaleźć Kozubala. Nie ma faulu, Czapliński przechwyca piłkę, rozgrywają ją piłkarze Odry. Jest Borcha Gala, no więc w tej strefie, w której no czuje się najlepiej, jest lewa noga, no ale widzimy, że jakby to nie jest ta forma, którą dysponował na początku tego sezonu. Brak decyzji, choć cały czas to odramne przy piłce. Jest teraz strzał z przedpola karnego i mamy bramkę. Ucisza trybuny tutaj przy Bukowej piłkarz, który kilka chwil temu wszedł przecież na boiska, więc Vittorio Continella strzelcem przepięknej bramki na 2-1 dla Odry. Piękna bramka Włocha, naprawdę on tak chciał skończyć tą akcję, szukał dalszego słupka wewnętrznym podbiciem. Wszyscy skupili się na Galanie, to on zrobił dużo w tym, żeby Continella miał sporo miejsca na tym 18 metrze przed bramką Gieksy. Ale mówiłem o tym, jak w gazie był Borcha Gala, on tak naturalnie wypracowywał sobie kolejne sytuacje, kolejne szanse. Tutaj jakby brak decyzji, piłka teraz trafia do włoskiego piłkarza, no i świetny strzał sprzed pola karnego i ten gest, o którym mówimy, więc chcę usłyszeć trybuny przy ulicy Bukowej, bo tutaj zamilkły trybuny przez moment właśnie po jego trafieniu. A więc niezwykle ciekawa sytuacja, bo dwa trafienia już na koncie piłkarzy Odry Opole, a tylko jedna bramka dla GKS-u Katowice. No ale odwdzięczył się jak tylko najlepiej potrafi tak świetnym technicznym strzałem. No i to na pewno buduje tego piłkarza. Wiemy, że to początek przygody w Opolu. No, wejście rzeczywiście słabe, ale teraz będzie czuł się z pewnością no, taki podbudowany i jakoś jego grania urośnie. I od razu widzimy też, jak pewni siebie są piłkarze Odry Opole. Jeszcze ładna próba jest Sarmiento. No i trzymamy 3-1, tak jest! Taką akcją tutaj popisuje się Odra Opole. No niesamowita sytuacja. Borcha Galan podał piłkę do swojego partnera. No a ten kończy tak spokojnie, no Kudła, nie wiem, czy był pewny, że tu będzie spalony, czy to jest błąd bramkarza GKS-u Katowice, raczej ta druga opcja, no ale świetne rzeczy dzieją nam się tutaj w Katowicach, dla widowiska oczywiście. Mocno zdecydowani w tej sytuacji byli goście i dlatego mają nagrodę, a właśnie brak zdecydowania gospodarzy, na pewno Kudły, przynajmniej mam takie wrażenie, bo został w takiej półprzestrzeni z decyzją. No widzimy teraz powtórkę, tutaj jeszcze przewrócił się przy tym zagraniu Sarmiento. I tutaj Dawid Kudła jakby faktycznie no był pewny, że będzie gwizdek.
zawahał się, nie wiedział, czy iść dalej, skracać pole gry, czy zostać w blokach. No, tak jak powiedziałem, w takiej półprzestrzeni też i z dystansem, i z decyzją swoją względem tej sytuacji, ale bardzo fajnie Sarmiento zaatakował plecy przeciwnikowi. Lekka wrzutka Marca, no ale szybka strata, no i teraz może to być naprawdę trudny moment dla GKS-u Katowice bez błędu. Jeszcze trudne podanie tutaj, niewiele brakowało, żeby piłkarze GKS-u Katowice sami wpakowali sobie piłkę do siatki. No dobrze. Borja Galan ze Szrekiem. Jest dobre dośrodkowanie tutaj w pole karne. Kudła ratuje sytuację, chociaż tylko na moment. Cały czas to Odra w natarciu. Cóż tam się dzieje? Cały czas próby ze strony Odry. Jest chorągiewka w górze. Podium z 45 punktami na swoim koncie. Jedyny minus jest taki, że oczywiście Lechia Gdańsk może uciec na więcej punktów. Tymczasem Borja Galan w pojedynku sam na sam z Dawidem Kudłą. Wasilewski jeszcze w to się wplątał. No i nie ma bramki, nie ma strzału. No, przypadkowa sytuacja, która mogła znowu tutaj zakończyć się kolejnym trafieniem dla Odry. Pewnie gdzieś chłodny prysznic na głowy piłkarzy GKS-u Katowice, aczkolwiek na pewno Rafał Górak i jego podopieczni wiedzieli, że każda seria musi dobiegnąć końca. No i tak też się dzieje w dniu dzisiejszym i to właśnie triumfuje. Ekipa wspierana przez kibiców, których Państwo przed sekundą widzieli, a więc Odra Opole wygrywa bardzo pewnie, to trzeba przyznać, tutaj z GKS-em Katowice. Tak, gratulacje dla Odry, bo naprawdę, no chyba dobrze określiłeś, w sensie, że pewnie, bo pracowali na to. No, posiadania piłki bardzo dużo po stronie Gieksy, ale dużo z tego mniejszego posiadania piłki zrobiła właśnie Odra w polu karnym i jakość z przodu Odra ma i to dzisiaj potwierdziła. Do bólu skuteczni, do bólu konsekwentni. Wykorzystali każdy najmniejszy błąd GKS-u. Katowice jeszcze teraz w ostatnich minutach tego meczu mogli ukłuć po raz czwarty. No i myślę, że GKS Katowice, tak jak mówię, no w tabeli nie zmieni się dla nich tak naprawdę nic. Natomiast gdzieś pewnie będą przemyślenia po tym meczu, co nie zagrało, zwłaszcza w ofensywie.